Yo, siemanko, wracam właśnie z pracy. Dotarła do mnie paczka z AliExpress po 20 dniach do Hiszpanii na Majorkę. Całkiem dobrze. Nie dało się zamówić bezpośrednio z Hiszpanii, dlatego sprzedawca wysłał z Chin trochę szybszą metodą, ale dotarło po 20 dniach. No jak widać, karton pozostawia wiele do życzenia, ale my przechodzimy do odpakowania. Także zapraszam do oglądania, co w środku się znajduje. Także nie wiem, jak będzie z jakością wideo. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Także nawet nie potrzebuję nożyczek, żeby otworzyć moją paczkę, ponieważ ona praktycznie tak jakby jest otwarta. I uwaga, uwaga, co mamy w środku? Taki oto piękny, podwodny wykrywacz metali Peking Pinpointer 750. No proszę, proszę, solidny. Rączka też całkiem solidna. Dobrze się trzyma w dłoni. Także jest ponoć wodoodporny. Mam także uchwyt na rękę. Ogółem konstrukcja bardzo solidna. Więc zaraz włożę bateryjkę i zrobimy krótki teścik, jak on działa. Co do baterii, potrzebna jest taka 9V, przypinana właśnie tutaj, gdzie jest plus, gdzie jest minus. Dobra, tylko teraz czy mi się uda przypiąć to jedną ręką? Wątpię. A co do zaślepiania, to jest bardzo, bardzo dobre. Bardzo solidne. Potężna guma, która wchodzi do środka i zakręcenie, co na pewno daje 100% wodoodporność. Dobra, teraz zamontuję szybko baterię, odłożę telefon. Dobra, bateria mruga. I jeżeli najedzie się na coś metalowego, to nasz wykrywacz po prostu wibruje i wydaje dźwięk. Dobra, teraz już wiem, jak to działa, ale jeszcze dobre 15 minut się głowiłem nad tym, jak go włączyć. Także wkładamy naszą baterię do środka, zamykamy i unosimy nasz wykrywacz w tą pozycję. Pokażę Wam zaraz, jak to zrobić, a teraz lecę na krótki teścik. Dobra, jesteśmy już na plaży, także teraz, żeby uruchomić nasz wykrywacz, musimy go unieść w tą pozycję i nasza dioda mruga. I kiedy nasza dioda zawibruje, nasz wykrywacz już jest gotowy do działania. Także możemy teraz spokojnie sobie ryć. I może mi się coś uda znaleźć, nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję. Jak nie, to coś podłożę. I jeżeli coś znajdziemy, to nasz wykrywacz zacznie wibrować i zacznie piszczeć. Na przykład tak jak teraz najeżdżam. Na moją torbę i zaczyna piszczeć. Widać, nic tu nikt chyba nie zgubił, na moje nieszczęście. Czyli będę musiał coś podłożyć, żeby wykonać mój test. No dobra, to teraz tak, podłożymy sobie mój klucz od pokoju, mam nadzieję, że go nie zgubię. Widzicie? Tak nasza dioda mruga i wibruje. Także mam nadzieję, że coś uda mi się znaleźć i ponagrywam dla Was kilka odcinków. Także z mojej strony na razie to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z mojego wykrywacza.